Nie musieli wziąć prowident wcale 2000, żeby spłacić 2850, ale żeby się dowiedzieć, ile oni tu biorą na lichwę. I teraz jak idziemy tutaj do Janka Macieja Witka, bo muszę te kurczaki wyłączyć, no to Janek Witek tak nienawidził tych, którzy biorą na lichwę. I że on ma 35 tysięcy teraz zaległości za mieszkanie, proszę Państwa, zapłacić. To jest jeszcze jakby Praga Południe, Saska Kępa. No jaka ta ulica? Czy wiesz, czy znasz? Możesz zobaczyć Saska Zwycięzców. Gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, nie ma tu ani Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani Ewangelików. I właściwie tak jak tutaj oszukują, bo chcieli oszukać Polskę, żeby pili, chlali wódkę, to teraz jak jest ta linia Mysia, no to oni przestali, na tych wernisażach mniej wina, dużo mniej. No ale cyganka jednak na Pradze Południe, proszę Państwa, oszukuje tam, jak jest w róży, jak budują uniwersum. I katoliczka, każda chce. Świadkowie Jehowy natomiast ani nie dadzą sobie powróżyć, ani nie piją wódki, ani nie piją krwi.